Dzień dwudziesty szósty. Maryja Niepokalana, pierwsza adoratorka Jezusa w najświętszym sakramencie. Tylko Bóg. Oto ja Maryja Niepokalana, kantek miłości dla Jezusa w najświętszym sakramencie. Słowo Boże, uniżywszy się aż do waszego poziomu, powierzyło się mnie i mnie zechciało wybrać na swoją prawdziwą matkę, ponieważ pragnęło zamieszkać w czystym tabernakulum. Ja jestem arką przymierza, która je niesie i otacza czcią wśród powszechnego potopu ludzkiej nieprawości. On wychodzi z arki jak gołębica wypuszczona przez Noego, która szukała suchego lądu i nie mogła znaleźć z powodu błota na wałnicy i rozkładających się ciał, wracała więc do arki. On chciał, abym pośrodku kościoła była jak matka czuwająca. I matczyną miłością przebłagała niewdzięczność wszystkich stworzeń wobec Jego miłości w najświętszym sakramencie. Zatem to ja byłam pierwszą adoratorką Jego okrutnej ofiary na Kalwarii i jestem miłującą adoratorką Jezusa w każdym miejscu, w którym On żyje w ukryciu i poświęca się w krwawej ofierze. O jak długo Jezus byłby opuszczony przez niewdzięczny świat gdyby nie znalazł we mnie tabernakulum, którego przyjmuje, miłości, która wyraża wdzięczność i wysławia go. On, choć w realnej obecności zwielokrotniony wszędzie na ziemi, zawsze jest jeden, to też ja, miłując go, adorując, dziękując mu, kocham go i czczę wszędzie, gdzie on żyje. Odnawia się w ten sposób na waszych ołtarzach nie tylko scena z kalwarii, ale i tak, kiedy Jezus został złożony w żłóbku w małej grocie, w domku nieraz lichszym niż tamten w Nazarecie, odnawia się Jego życie ukryte, odbudowuje się w tabernakulum święta rodzina z Nazaretu. Jest On tam żywy i prawdziwy, z duszą, ciałem, krwią i boskością. A ja blisko, z miłością, która rozgrzewa Go, a ze mną święty Józef adoruje Eucharystię. I wy tak ubogie w miłości, które bardzo często stajecie przed Jezusem żywym i prawdziwym, w przerażającym bezwładzie, dołączcie do mojej adoracji, do adoracji świętego Józefa i w ten sposób czcijcie Jezusa najpiękniejszą miłością, jaka może Go uczcić. Magnifikat adoracji i miłości. W tym uroczystym dniu, wyśpiewajcie więc razem ze mną mój kantyk adoracji i miłości Jezusa w najświętszym sakramencie. Oto jestem przed Tobą, Jezu, znowu stałeś się maleńki, choć nadal nieskończenie wielki, ale w swej maleńkości jesteś wciąż bogiem miłości, a ja uznaję w Tobie mego Pana i moje wszystko. Magnificat anima mea dominum. O mój Jezu. Jesteś dla mnie wszystkim, przytulam Cię mocno do serca jak skarb całej ludzkości, która tylko przez Ciebie otrzymuje życie i ofiarowuję Ojcu i razem z Tobą wywyższam i wysławiam Ojca. Magnificat anima mea dominum. Jezu, to Ty ukryty, zapomniany przez swoje niewdzięczne stworzenia, ale zanim oddałeś się im, dałeś się mnie i ja wynagrodzę Ci za wszystkich, Miłując Cię i wysławiając, Magnificat anima mea dominum. Jak wielu Cię prześladowało i obrażało Cię w tym sakramencie, bali się, że Twoje Królestwo miłości sprzeciwiałoby się niepohamowanym pragnieniom zła i prześladowali nie tylko Ciebie, ale i Twoich wiernych, licząc na to, że zdławią Cię w powszechnej masakrze dusz. Teraz również cię prześladują, ale ja tule cię mocno do serca i wynagradzam wszystkie te świętokradztwa. Magnificat anima mea dominum. Jesteś bogactwem swoich stworzeń, jesteś tu, aby pocieszać, towarzysząc im w ziemskiej pielgrzymce. Ale one wciąż poszukują szczęścia w brudzie świata i zostawiają cię zupełnie samego. Jaka to dla ciebie zniewaga, gdy widzisz, że cię nie znają, wołasz je, a one nie odpowiadają, one nie wiedzą, jaki pokój płynie z twego serca. Wobec tego, ja będę kochać cię za wszystkich, i mój duch uraduje się tylko w tobie, który jesteś zbawieniem i życiem. Exultavit spiritus meus in deo salutari meo, będę świadczyć o twojej miłości Jezu, bo tylko ty jesteś prawdziwą radością serc. Oto wejrzałeś na uniżenie swojej służebnicy, byłeś mój, a ja byłam tylko dla ciebie. U Boga, bez ziemskich bogactw, ukryta przed wszystkimi, zupełnie nic przed twoim majestatem. Ale ty żyłeś we mnie, wejrzałeś na moje uniżenie, a ja zostałam tak nasycona miłością i dobrami bożymi, że wszystkie pokolenia odtąd nazywać mnie będą błogosławioną. Uznanie mojej wielkości świadczy o tym, że to Ty dajesz życie duszy. Nazywają mnie błogosławioną z powodu tej wielkości, którą dała mi moc Boga i Jego świętość. On, który jest prawdziwym życiem, wyniósł mnie do najwyższej godności i uświęcił. Fecit mihi magna quipotens est et sanctum nomen eius. Roztacza swoje miłosierdzie na wszystkie pokolenia za pomocą sakramentu. Ty jesteś prawdziwą wielkością stworzenia, kiedy żyjesz w nim i karmisz je i czynisz jednością z Tobą. Przenikasz nas jak woda zbawienia, która użyźnia i oczyszcza. I uświęcając dusze, sprawiasz, że rozkwitają. Jezu... Czy to nie w tym miejscu rozpraszasz ludzką pychę, czy nie tu ludzie rozpoznają swoją nędzę? Pokora wyniesiona jest tutaj do poziomu najwznioślejszej chwały, do intymnego złączenia z Twoim życiem. A ty nasycasz tych, którzy są głodni Twojej miłości i przyjmujesz wszelkie stworzenie, tak jak Ojciec przyjmuje chorego Syna. Jesteś na ołtarzu Jezu jak więzień miłości ale też jako ofiara, która poświęca siebie, a ja pragnę pozostać u stóp tego nowego krzyża i śpiewać ci magnifikat miłości w imieniu wszystkich stworzeń. Jak to możliwe, że tak się poświęciłeś, stąpiwszy z nieba? Przyjąłeś w moim łonie słabe i śmiertelne ciało, przyjąłeś duszę, a wszystko dopełniła Twoja boska osoba. Zebrałeś na sobie całą ludzką nieprawość, a pokaźni paschy poświęciłeś się, umierając i umarłeś, przelewając krew. Gdy wypłynęła dusza, odłączyła się od ciała i stałeś się ofiarą odkupieńczą. Istotą Twego poświęcenia było natychmiastowe oddzielenie krwi od ciała, albowiem w tym momencie cierpiałeś, kochałeś i kochając, oddawałeś chwałę Bogu a stworzeniu zbawienie. Na ołtarzu zaś uobecniasz swoją ofiarę, naprawdę powtarzając ten moment wypływania krwi. Oto chleb eucharystyczny, oto wino, ciało oddzielone od krwi. Wróciłeś na ziemię, ukrzyżowany przez swoją miłość. Jakie znaczenie ma to, że tutaj nie ma krzyża, nie ma oprawców? Kiedy oddawałeś ducha na krzyżu, twoja ofiara stała się nieśmiertelna na wieki. Kapłaństwo matki, magnifikat poświęcenia. Podczas ostatniej wieczerzy pokazałeś syntezę ofiary i poświęciłeś się najpierw eucharystycznie. Po twojej śmierci ofiara kalwarii odnawia się nieustannie, ale ja byłam na kalwarii razem z tobą. Współodkupicielka rodzaju ludzkiego i Twoja ofiara nie odnawia się beze mnie. Szczytem Twego poświęcenia się było przelanie krwi, oddzielenie krwi od ciała. Szczytem mojego współdziałania było ofiarowanie Twojego poświęcenia w miłości matczynej, co w tamtym momencie mogło być jedynie przeszywającym bólem. Jeżeli moim cierpieniem była miłość, a moją miłością było cierpienie, to teraz na ołtarzach trwa moja współpraca w miłości. Na kalwarii byłam kapłanem, który ciebie oddawał w ofierze, ciebie poświęcił, uznając tylko chwałę Boga. Było to najpiękniejsze kapłaństwo, bo było to kapłaństwo matki. W starym przymierzu składający ofiarę współdziałał z nią, poświęcając ją. Ta odrobina współczucia podczas zabijania baranka, Odraza dla rozlewu krwi to była ofiara, którą ofiarnik mógł składać Bogu dla uznania Jego majestatu i chwały. Ale ja na Kalwarii ofiarowałam Bogu Ciebie w bezmiarze matczynego bólu, odstępując wszystkie swoje prawa, poświęciłam Bogu szloch, miłość. Na ołtarzu Twoje chwalebne poświęcenie, Jezu, jest więc ofiarą miłości. Mój udział w Twojej ofierze to niezmierzona miłość do Boga, miłość pełna wdzięczności. Na Kalwarii ubolewałam w udręce, a na ołtarzu raduję się Moim Zbawicielem. Na Kalwarii On wejrzał na moje uniżenie i uczynił mnie matką. Na ołtarzu jestem matką, która daje dzieciom odrodzenie. Na ołtarzu, tak jak na Kalwarii, Jezus, ukazując się w całej pełni swej wspaniałej witalności, sam raduje się moją wielkością, bo jest moim synem. Na kalwarii rozproszył ludzką pychę, a wywyższył moje uniżenie, czyniąc mnie matką wszystkich ludzi. Na ołtarzu to macierzyństwo owocuje, rodząc Kościół, ponieważ ofiara eucharystyczna jest bogactwem Kościoła. Cały Kościół bowiem zbiera się wokół każdego ołtarza, ja zaś jako matka wszystkich jestem pośrodku Kościoła. Moja dusza wielbi Cię, odkupicielu Boże, znów składany w ofierze na ołtarzu. Wzniosły gest Twojej miłości nieustannie odnawia się w kościele, aby był on bogaty Tobą w każdym miejscu i o każdym czasie. Ten gest miłości pojednał niebo i ziemię i co dzień odnawia to pojednanie z pokolenia na pokolenie. Czy wy nie robicie tego samego w życiu? czy nie odtwarzacie najdonoślejszych chwil ludzkiej historii w teatrze czy w filmie? Kiedy na przykład nastąpił straszliwy upadek potęgi Napoleona, świat zyskał przerażający przykład upadku człowieka i sprawiedliwości Boga i teraz próbujecie odtwarzać sceny upadku. Ktoś ucharakteryzuje się na Napoleona i powtarzają się sceny chwały i klęski. A Wy wykrzykujecie dziś tak samo jak niegdyś wasi Ojcowie oto jak kończy się ludzka wielkość, a zaczyna sąd Boży. To wzniosłe dzieło ofiarowanie się na Golgocie, boskie dzieło przez które Pan za sprawą Jezusa uradował się swoim stworzeniem, nie mogło minąć jak wspomnienie z przeszłości, nie mogło zostać po prostu upamiętnione przemową. Bóg bowiem nie może zadowolić się pozorami prawdy i żadne stworzenie nie mogłoby tego odtworzyć, ponieważ to boskie dzieło to była miłość, która poświęciła samą siebie, a miłość jest życiem i tylko miłość jest płodna. Widzimy więc jasno, że historyczne wspomnienie ofiary z Kalwarii, które miało być zaprezentowane Bogu nieskończonej prawdzie, Mogło być jedynie uobecnieniem tej samej ofiary, a tego mógł dokonać tylko sam Jezus Chrystus. Wstępuje więc na ziemię, którą sam uświęcił. Wstępuje do swego Kościoła, który jest polem znaczonym Jego krwią i jako boski aktor, że tak powiem, wciela się w postać składanej ofiary. Na ołtarzu wszystko jest pieśnią Syna dla Ojca, Miłości Matki Bożej do Syna. W Eucharystii krew Jezusa oddziela się od ciała i wystarczy ten jeden realny gest, aby ofiara z Kalwarii uobecniła się jak kantyk miłości. Magnificat anima mea dominum. Jezus śpiewa w okrutnym akcie poświęcenia i ja śpiewam podczas mojej chwalebnej ofiary. Śpiewa ziemia uwielbiając Jezusa, dziękując Mu, wynagradzając i modląc się radując się boskim miłosierdziem, śpiewają aniołowie, którzy kontemplują w ukrzyżowanym Jezusie wielkość Boga. Ponury śpiew aż do piekła zanosi ten, którego porażka odnawia się w odnawianym wciąż triumfie Boga, śpiewa zginając kolano, czyli uznając się za pokonanego. Na ołtarzu, kiedy Jezus poświęca siebie, obecna jest moja miłość. Jest ona jakby moją postacią eucharystyczną. Bóg dał mi swego syna i zechciał abym ofiarowała go z miłości, podczas gdy krzyżujący zrobili to z nienawiści. Tam gdzie uobecnia się ofiara, nie może więc zabraknąć mnie i jestem tam zawsze. Kościół w tych ostatnich czasach zaczyna mnie tytułować Matką Bożą od najświętszego sakramentu. Rzeczywiście przysługuje mi to wezwanie, ponieważ jestem obecna w życiu Jezusa Eucharystycznego. Dlatego nie popełniajcie błędów w postaci niedostatków w adoracji najświętszego sakramentu. Jednoczcie się z moim matczynym sercem, a ja złączę was z moją własną miłością. Ja zawsze jestem matką mojego Syna, żywym kantykiem, który wielbi go i kocha, broni jego czci, chroni jego chwałę. Moja miłość go rozgrzewa, bo pośród was on jest jak w lodowatej grocie, z każdej strony wystawiony na wichry waszych namiętności i upadków. Chronię go, wynagradzając wszystkie wasze profanacje, towarzyszę mu swoją miłością podczas składania ofiary na ołtarzu, błogosławię wam kiedy on błogosławi i jestem królową u jego boku, kiedy on króluje ze swego dostojnego tronu. Magnifikat Wdzięczności. Ufajcie więc Waszej Mamie i zwracajcie się do mnie, kiedy żyjecie z Jezusem i w Jezusie, bo ja uproszczę Wam życie eucharystyczne. Jesteście oblubienicami Chrystusa, dałam go Wam tak wspaniałomyślnie, wyśpiewujcie mu więc razem ze mną magnifikat wdzięczności. Dziś zostanie zawarty pomiędzy Wami a nim pakt na wieczność. A waszym obowiązkiem będzie stać się Jego żywą chwałą, z miłością, z pokorą, przykładem męstwa, z miłością miłosierną. Magnificat anima mea dominum. Błogosławię Was i sama przedstawię Was boskiemu oblubieńcowi. I to ja nałożę Wam na palec ślubną obrączkę, którą jest wierność i wytrwałość. Idźcie do Niego, moje stworzenia, idźcie radosne. Bo przyjmując was, on was zbawia. Idźcie do niego, umniejszając się w pokorze i od dziś miejcie wielką ufność tylko w nim. On jest waszym działem i waszym dziedzictwem na ziemi, on jest waszą niebiańską koroną. Zostańcie z nim jako panny mądre, które czuwają cały czas, oczekując oblubieńca, a kiedy on przyjdzie do wszystkich w środku nocy, Miejcie lampę dobrze opatrzoną i podnoście ją wysoko i świećcie innym. Wtedy to wy macie wejść wybrane przez Niego i macie razem ze mną zaintonować kanty Królestwa Bożego. Magnificat Anima Mea Dominum